Chodź, Patryk. Na was tutaj. Pan jeszcze się złączył. Proszę pani, a mamy takie pytanie, bo tutaj Wojtek ma takie zajęcie i ma taką centrę, więc może to gdzieś tu postawić. Jesteśmy. Proszę bardzo. No. O, czekaj, ten teraz, dziękuję. Co poszli? No. Dajcie te bułki. Teraz co zamieniliśmy? Czwórkę. To... Trzecie. Szóste. Piąte. Energetyk, zespół szkół, dobrze. Budowlanka, dobrze. Handlówka, gdzieś tam jest, pana Karola widziałem. Drugie liceum, tu! Pięknie. Chemik, brawo, powodzenia Agata i Litwa. Brawo, dziękujemy za takie liczne przybycie. Drużyny, które nie podpisały kwitowania odbioru nagród, nie dostaną nagród, także możecie już walczyć dla pucharu jedynie. Czy każda drużyna ma pilota? Nie. Piloci, proszę wybrać sobie drużynę. Mogę, mamy opóźnienie. Ja mam ważne informacje dla was, które wam się przydadzą i może zyskacie dzięki temu punkty. Stacja pierwsza znajduje się w zamku, to jest test. Stacja 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 to są stacje urazowe. Stacja druga znajduje się w pubie u Sowy, przy czym trzeba przejść za pub, bo jest na świeżym powietrzu. Stacja trzecia znajduje się przy fontannie za Casablanką. Stacja czwarta są to schody przy pubie Stara Fabryka. Stacja piąta spichlerz Miejskiego Ośrodka Kultury na ostatnim piętrze. I stacja szósta jest w bocznym przejściu Wysokiej Bramy. Masz jedną tą rozpiskę, czy nie? Jaką? Tą zasady. Dobrze. Zasady oceniania, które dostali państwo wraz ze zgłoszeniami, obowiązują. Sędziowie mają te zasady w rozszerzonej wersji. Przypominam, że wszelkiego rodzaju koce termiczne, karimaty oraz inne elementy izolujące są dla poszkodowanych, są elementami podłoża i należy poszkodowanego odizolować. Jeszcze parę praktycznych. Wszystkie rzeczy wykonujemy na człowieku. Jeżeli chcemy polać wodą, mówimy, że polewamy. Jeżeli chcemy rozciąć, mówimy, że rozcinamy. Resztę wykonujemy w całości. Zmiany rękawiczek, można powiedzieć, że wykonujemy zmiany rękawiczek, ale na polecenie sędziego należy je zmienić. Obowiązuje bez sędziów bezwzględny zakaz ujawniania kart. Państwo nie podpisują kart, nie dowiadują się o ilości zdobytych punktów, nie mają wglądów do czasu ogłoszenia oficjalnych wyników. Oczywiście protesty na to można pisać, ale ja je odrzucę. Co do protestów, kierownik stacji ma karty protestu. Jeżeli chcemy stację oprotestować, bo się z czymś nie zgadzamy, możemy go poprosić, karty wypełniamy, składamy u następnego kierownika. Karty protestu, to było. Jeżeli państwo się z czymś nie zgadzają, to proszę do kierowników stacji lub sędziów, albo do mnie, albo do Iwonki. Sędziowie są profesjonalistami, na pewno was dobrze ocenią. Sędziowie mają podsumować stację bez uwzględniania punktacji, jak już mówiłem. Czy jeszcze coś, Iwonko? Chyba wszystko. Teraz może pani dyrektor. Oddaję głos pani Dorocie Dajsteten, dyrektorowi oddziału. Dzięki, Michał. Świetnie powiedziałeś moje nazwisko. Dzięki, że mi się udało ci odebrać wreszcie mikrofon, bo masz już ADHD, widzę. Znaczy, i bardzo... Ja powiem, że to nie musi pani mieć tego mikrofonu, ja go ktoś go wyłączył. Okej. Okay. I wyłączył mi. Gdzie tu się... A, jest? No, widzi pani, ja mogę mówić, pani nie. No widzicie, jak mnie załatwił. Ja tylko krótko chciałam powitać serdecznie wszystkich uczestników, wszystkich opiekunów. Chciałam serdecznie podziękować uczestnikom i opiekunom za przygotowanie was, za to, że garniecie się do tej wspaniałej rzeczy, jaką jest pierwsza pomoc, że chcecie doskonalić swoje umiejętności. I mam nadzieję, że oprócz właśnie tej doskonałej okazji, jaką są Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, żeby właśnie doskonalić
te umiejętności, żeby móc potem uratować komuś życie, to mam nadzieję, że oprócz tego będziecie mieli świetną zabawę, uczestnicząc w tych mistrzostwach. Witam wszystkich serdecznie jeszcze raz. Życzę udanych zawodów, powodzenia wszystkim. I teraz przekazuję mikrofon ponownie Michałowi Mazuchowskiemu, który tutaj już po prostu nad wszystkim czuwa, oraz Iwonce Wieczorek, tak? Która również właśnie wszystko ogarnia. Dziękuję bardzo. Brawo, brawo. Dobrze. Trzeba być brawo. Ludzie to lubią. Jest godzina 10:00. Tak jak mówiłem, macie nadrukowane godziny na mapkach, ale uwzględniamy 15 minut opóźnienia. Zapraszam drużyny na punkty wyczekiwania. Stamtąd sędziowie będą prosić. Drużyny 1, 2, 3, 4, 5, 6 zaczynają od stacji. Drużyny 7, 8, 9, 10 czekają jeszcze 15 minut i wchodzą po nich. Dziękuję, życzę powodzenia. No dobra, ale... Nie wiem, które, bo nie dowiedzieliśmy się. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża uważam za otwarte. Nie no, ale idźcie. Dzień dobry, siema. Git jest. Nie dziękuję. Tam za pół godziny najpóźniej, tak? Dobra. No nie, i potem przejmę spokojnie. Nie, ale tak w ramku było lepiej, bo powiedział on, gdyby... Nie, ale ja mam... Czekaj, kamera mnie kocha. No. Mam gorzką czekoladę jeszcze. Co to? A ja mam kinderki. A ja mam... A wziął ktoś tą całą... ...żadnego zagrożenia. Natalia, z kogo podchodzicie do jednej osoby? Chodźcie do mnie. Halo, proszę pana. Co się stało? Proszę. Dobrze. Ja nazywam się Katarzyna Kubu i będę próbowała panu pomóc. Agata z drugiej strony i Karolina będą mi pomagały. Dziewczyny, załóżcie opatrunek stabilizujący z... Chodź Karolina, ja przytrzymam pana. ...z zatamowaniem krwotoku. Proszę pana, ja przykryję pana kocem termicznym, bo jesteśmy na podwórku, jest troszeczkę zimno, dobrze? Dobrze. Czy kobieta upadła, jak miała padaczkę, czy... Mówili, że ma leki. Czy widzimy gdzieś te leki? Halo? Nie. Nie widzimy nigdzie leków. Jak teraz jest? No, no dobrze. Zmieniam rękawiczki. Nie. A żona na epilepsji. A coś jeszcze, czy nie? Jest 7 miesięcy ciąży. Kasia, 7 miesiąc ciąży. Słyszysz? A co pan jadł? Może pan ten karabinek przypalić? Dobra, mógłby pan przytrzymać? Tak, tak. Może pan... Ja już za nic rozbieram, dobrze? Ja będę mi przytrzymać. Szybko, szybko. Już. Dobra.
A to pierwsze dziecko? Mhm. Zatem obaliście? Bez... Sam pracuj wyniku? Żona w 7 miesiącach ciąży, pierwsze dziecko. A jakieś zagrożenia, coś u lekarza, wszystko dobrze? Wszystko okej. Okay. Nie bierze żadnych leków, nie choruje na nic. Dobra. Jeszcze wezmę. Nie ma żadnych zagrożeń, u lekarza. Witam, jeszcze jedna od zamkiem Kopernika. Doszło do zdarzenia, w którym mamy dwie osoby poszkodowane. Jedna osoba jest to kobieta w 7 miesiącu ciąży. Doszło do niej u niej do ataku epilepsji. Przyjmują na leki na to schorzenie, jednak nie ma ich przy sobie. Jest to pierwsza ciąża. Po ataku ułożyliśmy ją w pozycji bocznej, bezpiecznej. Jest ona w skali AVPU. Z tym, z zachowanym oddechem. Natomiast u męża doszło w trakcie obiadu, wbił sobie on widelec w dłoń. Zatem zastosowaliśmy opatrunek stabilizujący z zatumowaniem krwotoku. Jest on w szoku, oddech jest zachowany. W jakim wieku mniej więcej są te osoby? Około 30 lat. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, gdzie dokładnie jesteście, bo określenie za zamkiem jest mało precyzyjne dokładnie. Gdzie Państwo się znajdują? Jest to od razu przy pubie Sowa, przy Łynie, na Starym Mieście. Mhm. No nie wiem. A u Pani, ciekawe, czy Pani umie śpiewać? Może kiedyś byśmy spotkali się na kawę? Może byśmy poszli na spacer z Pani pięknym dzieckiem? Myślę, że przy dziecku nauczy się śpiewać na pewno. 5 minut minęło. Będzie Pani śpiewała kołysanki. Prawidłowe? Dobrze. Pani w skali AVPU jest na... jest na U. Nie, jest na U. Niebezpiecznie, więc będziemy pogotowie. No chyba tak. Dobra, a kto jest kierownikiem? Julka! Dobra, zapraszamy. Czekaj. Jeszcze nie zapraszamy. Jesteś gotowa? Koniec już, czy coś robicie? Nie, koniec. Nie ty. Nie. Coś robicie, czy koniec? Dobra, to działajcie, czeka. to działajcie, daj trwa konkurencja, ej. Nożyczki. Mógłby pan się odsunąć, proszę? Połóżcie się siowi. Połóżcie mu. Połóżcie mu. Połóżcie mu. Połóżcie mu. Pomożę mu, bo już teraz będzie na pewno lepiej. To mu nie pomagacie. Pomożesz mu, jeżeli się położysz. Nie widzę kachetki. Zaraz przyjdzie. Jest już niedaleko. Ona odjedzie, zobaczy. Jest niedaleko i będzie mu lepiej. O, pomóżcie mu. Pomóżcie mu. Posłuchaj, położysz się. Teraz być spokojnie. Pomóżcie mu. Pomóżcie mu. Zajmują. Spokojnie. Minuta do końca. Thank you.
mogę na karimatę położyć. Dobra, więc tak, może zacznę od siebie. Jak doszło do tego urazu? To było moje pierwsze pytanie. Jak myślicie? Co? Jak doszło do tego urazu? Ty chyba naprawdę wywaliłeś ten plan. I dalej? Alkohol nie robi takich rzeczy. Tak, dobrze. Jeżeli został przykuty łukiem, to tutaj mamy ranę wylotową. Trzeba było sprawdzić plecy.